Więc teraz przed nami fragment, który... Okej. Chciałbym, żebyśmy weszli do fragmentu, który wydaje mi się, że jest po prostu fantastyczny na taką ilość sposobów, że szkoda gadać. Łukasz 7, 1 do 10, czyli uzdrowienie sługi setnika. Ja już wam na początku powiedziałem, do czego dopinam ten fragment. Jeżeli żeście zapomnieli, to dobrze, bo może w takim razie po prostu wyjdzie jeszcze raz to w praniu. Pozwólcie, że przeczytam chwilkę postaram się jakoś opowiadać wam coś o tym, chociaż podejrzewam, że znowu znacie świetny tekst. A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy, i mówię temu: idź, a idzie, a innemu: przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę brakuje mi czegoś chyba w zdrowiu. Właśnie, coś tutaj mi się obcięło. Okej, dobra. Ach. To jest, moim zdaniem, fantastyczna ilustracja i bardzo przewrotna ze strony Łukasza. To jest taka złośliwa bestia z niego. Fajny gość, naprawdę. No, jak wiemy, setnik to żołnierz rzymski całkiem. I jak widzimy z tego fragmentu, nie tylko, że żołnierz, to jeszcze taki solidny oficer. Jeszcze majętny oficer. Widzimy, że no, nasz fragment zaczyna się właściwie standardowo, tak? Że po prostu zachorował sługa, jest bliski śmierci, chce go ocalić setnik. No i nagle się okazuje, że sytuacja się robi jakoś taka zupełnie inna, tak? Ten sługa, oczywiście on jest jakoś tam cały czas ważny, ale oczywiście my do tego sługi w ogóle nie widzimy, nie słyszymy, nic o nim nie wiemy kompletnie. Poza tym, że setnik go cenił. No i dla mnie zawsze jest wtedy pytanie, czy w tych Bibliach, w których jest napisane uzdrowienie sługi setnika, czy to jest najszczęśliwszy temat do tego fragmentu, nie? Czy rzeczywiście ten fragment głównie się zajmuje uzdrowieniem sługi setnika? No w jakim sensie tak, oczywiście, ale nie sądzę, żeby rzeczywiście było to clue tego opowiadania. Oczywiście do tego to powiedzieć, że setnik jest rzymskim oficerem, no to trzeba by powiedzieć tak, że z punktu widzenia Żydów, no to oficerem okupanta, tak? To jest istotne, żebyśmy mieli tutaj to tło takie wyraźne. Bo teraz nagle mamy bardzo ciekawą postać przed sobą.
oficer, przedstawiciel okupanta, a z drugiej strony widzimy, że ktoś, kto wchodzi w szczególnie bliską relację również z przywódcami, no chyba też duchowymi, bo tak to chyba trzeba by powiedzieć, że starszych żydowskich to chyba podejrzewam, że tam są i tacy, którzy no, mają znaczenie, ale chyba nie tylko świeckie. I zresztą widzimy po tym, jaka jest ich argumentacja. Tak? Odwołują się po pierwsze do miłości setnika do naszego ludu, a po drugie, że był hojny i zbudował nam synagogę. Jeżeli byśmy tylko wiedzieli, i wiemy oczywiście, podejrzewam o tym, że w okres tamten i lata przed i potem lata później, to nie jest taki zupełnie spokojny czas dla Rzymian na ziemi Żydów. I tam cały czas były aktywne różnego rodzaju jakieś ugrupowania, które dochodziły do jakichś tam działań, jakieś zamachy, jakieś powstania, jakieś zamieszanie. Więc postać tego setnika jest bardzo ciekawa. Chciałbym na początek zwrócić uwagę, zanim się przyjrzymy, bo spróbuję w takich punktach scharakteryzować, ale zwróćcie uwagę, jaka jest argumentacja tych starszych żydowskich do Jezusa. Na co oni zwracają uwagę, kiedy chcą przekonać Jezusa, żeby poszedł? Miłuje lud, zbudował synagogę. Aha. Że zrobił na to coraz korzyści. Aha. Należy mu się odbyć. Aha. Mamy tutaj taka... ale czujecie to, tak? Czujecie? Nie to, że facet umiera, nie to, że jest chory, że ktoś cierpi, tak? Tylko miłuje nasz lud i postawił nam synagogę. To są Żydzi, tak? Bracie, to się nagrywa. Bracie, to się nagrywa. Tak, to nie. Ale żarty żartami, ale chcę, żebyście... W ogóle ta zasada nie obowiązuje. Nie. Ale nie, ale chcę, żebyśmy zobaczyli, jak Łukasz gra całą tą sceną, tak? A teraz popatrzmy sobie na pana setnika. No, w paru punktach tak polecę, ile mi tam wyszło. Wygląda to, że facet jest bardzo gotowy, otwarty do relacji z osobami niżej usytuowanymi względem niego, tak? To jest jedna rzecz. Sługa, czy tam niewolnik, to zależy jak tam będzie ktoś przekładał to, jest przez niego ceniony. W następnych punktach będzie to rozwinięte, jak daleko jest otwarty na pewne działania setnik. Sam wydaje się być jakby taki, no, ma poczucie swojej siły i mając tą siłę i mając określone bogactwo, nie pomija słabszego w potrzebie, okazuje troskę, miłość, dobroć i uznanie. Teraz może to dla nas tak bardzo mocno nie brzmieć, ale w 14 rozdziale zobaczycie, jak Jezus uczy faryzeuszy, aby na swoje imprezy nie zapraszali się tak po prostu po kolesiosku, ale żeby wzięli pod uwagę tych, którzy nie mają takiej możliwości zjeść, nie mają zabezpieczenia. Tymczasem ten człowiek w jakiś sposób właśnie jest przykładem, który się pochyla nad kimś słabszym. Widzimy, że jest miłosierny nad swoim sługą, w konkretnej potrzebie jego. Jest gotowy do wysiłku w celu pomocy drugiemu człowiekowi, wstawia się za potrzebującym, nawet wówczas, kiedy pociąga to za sobą proszenie i uniżenie samego siebie. Wydaje się, że taki oficer wojskowy w świetle na przykład grzechów, które wymienia Jan Chrzciciel, moglibyśmy go skojarzyć bardziej z kimś, kto jest gotowy coś wymusić. Sprowadzić Jezusa. Tak? Sprowadźcie mi go tutaj już. Tymczasem on zachowuje pewną wrażliwość dla kultury i prosi kogoś, aby znaczącego, aby poszedł do nauczyciela i ten z kolei był łaskaw okazać mu dobroć.
potrafi cenić i związać się z kimś, kto mu służy, ale i z wrogami w pewnym sensie. Dla wielu Żydów on był postrzegany jako wróg. A mimo to on jest gotowy wyświadczać im dobro, okazywać miłość, ciekawe co to było, i na dodatek jeszcze być hojnym wobec tych ludzi, wobec których występuje jako okupant tak naprawdę. Nie? Jest hojny w dawaniu. Widać, że ci starsi odczuwają to, że on się do nich odnosi z szacunkiem. Tak? To, że reagują na tą jego prośbę, to wygląda na to, że oni czują się jakby potraktowani przez niego też w sposób jakiś właściwy. Widać, że jest w ogóle otoczony ludźmi. Najpierw korzysta ze starszych, potem ma jeszcze przyjaciół. I też oni gotowi są spełnić jego prośbę, tak? Jedni i drudzy. Ma pełną świadomość swojego autorytetu i zakresu władzy. I to z kolei widzimy, jak objaśnia Jezusowi, że ma świadomość, jak działa autorytet i tyle. I ma też poczucie tego, że on jest w określonym porządku sprawowania autorytetu. Także jest bardzo taki racjonalny, gdyż potrafi sobie sam udzielić odpowiedzi i jakby sam wydedukować określone konsekwencje z dotychczasowych jakichś sygnałów o tym, co Jezus robi. Tak? Nie widzimy go, że on dostaje jakąś informację o tym, że Jezus mógłby wykonać coś w pewnym sensie bez pojawienia się tam. Tak? Na początku prosi, żeby przyszedł, ale widać, że on w międzyczasie wykonuje tą pracę i mówi, ale przecież on nigdzie nie musi przychodzić. Przecież ja rozumiem, jak działa autorytet. Tak? Mówię i się dzieją rzeczy. Jeżeli jest prawdą to, co do niego coś dotarło, bo nie wiemy dokładnie co, ale musimy sobie to dopowiedzieć. Jeżeli jest to prawdą, to ty, nauczycielu, nigdzie nie musisz chodzić. Wydaje się, że przez te różne gesty i pojawia się tutaj jako z olbrzymią dawką pokory co do osoby bogatej, żołnierza, oficera. Przeciekawe. Tu jest, wydaje mi się, jeszcze taka ciekawa kwestia, że ten setnik nie posyła do Jezusa swojej sługi, ale starszych żydowskich. Mhm. Później przyjaciół. Tak. Ale najpierw starszych. Ciekawa sprawa, jakby nie wiem, może chciał wyrazić mu jakiś szacunek tym, że Jezus jest nauczycielem, tak? Nie poszło do niego byle kogo. Tak. Nie, ale on ma też jakby zrozumienie dla tej kultury, tak? No bo pobożny Żyd u poganina się nie pojawi, tak? Przynajmniej w ramach tej tradycji. No to byłoby figura w pewnym sensie niemożliwa. Więc on używa takich argumentów, jakich na początku rozumie, że mają określoną siłę, ale potem sobie sam to przepracowuje, tak? Potem sobie sam przepracowuje i nagle to, co jakby jest wynikiem tego przepracowania, jest w niesamowitym kontraście do tego, co prezentują ci starsi żydowscy, tak? I to jest nagle przeciekawe. I teraz zwróćcie uwagę, okazuje, pochyla się nad kimś, kto jest niżej. Jest hojny i okazuje miłość tym, którzy przynajmniej w części traktują go jako okupanta i wroga numer jeden. Jest gotowy do proszenia, do wysiłku, żeby pozyskać ratunek dla swojego sługi, tak? Którego też ceni. Wydaje się, że przekracza mnóstwo granic, aby jakby wyzyskać miłosierdzie dla tego swojego kogoś niżej względem niego w tej drabince społecznej umieszczonego. Yy,
Więc to jest ciekawe, że w odniesieniu do Jezusa no z jednej strony uznaje jego autorytet, przepracowuje w jakiś sposób konsekwencje jego autorytetu i w jakiś sposób też chroniąc jego, Jezusa, mówi, nie musisz do mnie przychodzić, tak? Czyli jakby nie postawię go w sytuacji dwuznacznej, że jako nauczyciel Żyd przyjdzie do domu poganina. Ale całe to zamieszanie zmierza do tego, aby z jednej strony, tutaj jest pokazane, że nie truć się, wystarczy, że powiesz słowo, a to się dokona. Czyli skupienie jest jednak u Łukasza w tym tekście tak, aby jednak pokazać, że zmierza do pochylenia się nad tym kimś niżej, słabszym. Wydaje się, że to jest niesamowita ilustracja do tego fragmentu, tego rozbudowanego, który mówił o przekraczaniu zasady wzajemności. Tak? Przekracza wszystkie granice w różnych kierunkach. I w stosunku do Żydów, i w stosunku do sługi. Jest to układy po prostu typowo asymetryczne, tak? Ten sługa mu się niczym podobnym nie odwdzięczy w jakiś sposób. Od Żydów nie oczekiwał, że mu postawią, wiecie, przynajmniej Jezus tego jakby, Łukasz tego jakby nie wyciąga takich rzeczy. Pokazuje jakby taką wyraźną asymetrię w jego postawie wobec różnych sytuacji, w jakiej go tutaj po prostu pokazuje i w połączeniu z tą pokorą. Więc wydaje mi się, że to jest niesamowicie przewrotna ilustracja Łukasza odnośnie tej odbijania charakteru ojca, bo posługuje się, żeby było ciekawiej, rzymskim setnikiem, o którego wierze tak naprawdę nic wcześniej o świadomości religijnej nie wiemy, żeby było ciekawiej, oczywiście o tej postawie religijnej sługi też nic nie wiemy. Jezus poszedł do niego? Nie. Czy wypowiada coś? No to niech będzie zdrowy? Nie. Zdziwił się, bo mówi, że nawet w Izraelu takiej wiary nie znalazłem. Pytanie jest, jeżeli ten tekst miałby być ilustracją do wcześniejszego fragmentu właśnie o tym, aby odbijać charakter ojca, aby przekraczać zasadę wzajemności, no to jest ciekawe, czy Jezus aby na pewno przez sformułowanie tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu, czy przez tą wielką wiarę należy rozumieć tylko i wyłącznie to, że Jezus, ten setnik powiedział, wystarczy, że powiesz, a będzie uzdrowiony sługa mój, bo ja też mówię i się dzieje. Czy tylko do tego elementu tą wielką wiarę należałoby dopiąć? Czy też Łukasz pokazuje setnika całościowo, że w jakiś sposób wkomponowuje się w te wskazówki o tym, jak być dla drugiego człowieka, tak? Jak być dla drugiego człowieka, jak być wobec innych, którzy mogą mnie traktować bardzo różnie. No tutaj wygląda na to, że no trochę tak instrumentalnie, tak? No zrobił nam dobrze, zróbmy mu dobrze, tak? Będzie fajnie. No. To jest ciekawe, bo on się skupia na tym człowieku, nie? O, tam wygląda to jakby zupełnie inaczej. I w czym jest jakby haczyk też, jeśli chodzi o ten fragment? Kiedy Jezus zaczynał mówić o przekraczaniu zasady wzajemności, o niesądzeniu i o tym, aby uczniowie nie obrali złych torów dla postępowania za nim, żeby nie naśladowali liderów aktualnych, tam wytworzył pewną, Łukasz opisując to wszystko, pojawił się taki stan permanentnego zagrożenia, tak?
Czyli są uczniowie i są ci, którzy mogą ich uciskać, tak? Mogą ich prześladować. I jakby pojawiła się jakby taka sceneria, że po prostu są uczniowie Jezusa, no i jest ten stan takiej po prostu nagonki i presji. Tutaj nagle mamy postać w sytuacji mniej więcej spokoju. Jak na ironię jest to poganin, oficer, i nagle się okazuje, że w stosunku do różnych on w stanie właśnie bez takiej presji może zastosować, stosuje w pewnym sensie te wskazówki, których Jezus wcześniej udzielił uczniom, jacy mają być wobec innych. Czyli nie tylko ta zasada wzajemności może być przekroczona w tych sytuacjach ekstremalnych, ale może być w sytuacjach naszych życiowych, takich dużo prostszych, również zastosowana. Nie jest zastrzeżona tylko, że mogą ją okazać tylko ci, którzy są słabi, ale może ją okazać również ktoś, kto jest wysoko postawiony, a jednak ma pokorę i ma miłosierdzie wobec innych i potrafi się nad innym pochylić. Nie jest Żydem. Proszę? I nie jest Żydem. I nie jest Żydem. Głupia sprawa. Można powtórzyć to, bo trochę nie zrozumiałem w kontekście tego, jak on realizuje to miłowanie jakby ponad zasadę wzajemności. Mówię o setniku, jak on to. Okej, okay. Ponieważ on jest okupantem, tak. A miłuje nasz lud. Tak? W sytuacji, kiedy inni przedstawiciele tego ludu występują zbrojnie wobec Rzymian. Tak? Bo tak po prostu jest w tamtym czasie. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony okazuje miłosierdzie wobec kogoś niżej. Tak? Kiedy ten ktoś niżej nie jest mu w stanie jakby odpłacić w pewnym sensie czymś podobnym. Tak. A Pan Jezus w tym wszystkim? Pan Jezus w tym wszystkim? Pan Jezus w tym wszystkim jest... Nie stawiam go za przykład po prostu tego, że... Tak. Przykład ilustracji tego, co chwilą mówił. Znaczy, bo teraz nie bardzo jakby zrozumiałem, a Pan Jezus w tym wszystkim no w sensie, on... Że jakby on wykazuje miłosierdzie wobec swojego sługi, że tak. Prosi kogoś innego, żeby go uzdrowił. Tak? Tak. Tak. I tym wykazuje pokorę swoją, tak? Nie. Pokorę to, że dla niego, inaczej, ceni swojego sługę, jest gotowy do uniżenia się, idąc do tych, do przedstawicieli ludu, wobec których on jest właściwie tam w pewnym sensie kimś, tak? Prosi ich o pomoc, a potem jeszcze podbija to, mówiąc krótko, i tak nie jestem godzien, abyś wszedł po nóżach, tak? I mówi, wykonaj to inaczej, bo jesteś w stanie, tak? W związku z tym jego uniżoność i miłosierdzie w jakiś sposób, które i miłość, które w jakiś sposób różne granice, moim zdaniem, przekraczają, zostają przekroczone przez niego. Bo tutaj... Wiara i zaufanie. Ale to ja mam pytanie. No. Dlaczego ty, Marku, zakładasz, że ten setnik nie działa według zasady wzajemności? Na przykład, bo ty mówisz tak, że on poszedł do tych starszych i oni tam poszli. Oni działali według zasady, on budował synagogę, to powinniśmy mu się jakoś odwdzięczyć, tak? No ale pytanie jest, jak się odbyło spotkanie setnika z tymi starszymi? On przyszedł do nich, no wiesz, bo to tak z życia wzięte. Przychodzi do nich i mówi tak, słuchajcie, mój sługa. I teraz pytanie, dlaczego się tak troszczył tego sługa? Być może mu ratował życie na polu walki, on ma w ogóle tak naprawdę zobowiązania. Może, i może. Tu też działa zasada wzajemności, może, tak? Może. Tylko był uzdolniony do czegoś, co robi. No nie, ale sługa mu go wysoko cenił, ale prawdopodobnie coś dla niego zrobił takiego, że zasada wzajemności tutaj jak najbardziej działała. Synagogi? No dobra, nie. Przychodzi do starszych synagogi i mówi tak, a pamiętacie, jak wam zbudowałam tę synagogę? Mogą wam robić trudności, więc słuchajcie, mam tu taki problem, mój ceniony sługo. Zgadza się. Przepraszam, że to tak działa, to za każdym razem mamy do czynienia
Powiem ci dlaczego, powiem dlaczego tak uważam. Inaczej. Nie, ja chcę. Bo to jest kafarną. Ja ci Aniu, odpowiem ci dlaczego tak uważam. Powiem ci dlaczego tak uważam. Uważam dlatego, bo żaden z tych tekstów przytoczonych przez Łukasza nie jest przypadkowy. Nie jest przypadkowy w tym sensie, że on realizuje określoną strategię swojej perswazji i ilustracji. Dlatego tak uważa, że tutaj właśnie gdyby chciał pokazać, że ten łobuz był taki, to on by to powiedział. Poszedłby to, po prostu wiesz, gdyby chciał, bo to jest element lekcji. Mówi trochę, bo mówi, że mam cenionego sługę. Tak. Jeżeli ja kogoś cenię, tak. To zwykle go cenię za to, ja w szczególności sługę cenię za to, co on dla mnie zrobił. No więc, ale problem polega na tym, że myci, to że... jest to wprost powiedziane. No, ale mówię ci, w czym sprawa wygląda. Sprawa wygląda na tym, że w przeciwieństwie do aktualnych liderów, tak? Setnik zachowuje się niewspółmiernie przyzwoicie. Tu jest jakby cała ta sprawa. Do setnika. Tak, bo cały czas jest toczona polemika, gdzie uczniowie Jezusa są jakby pouczani i korygowani w stosunku do tego, w jakim miejscu aktualnie są dotychczasowi liderzy duchowi. I teraz, kiedy on im... Żaden lider nie przyszedł i nie poprosił o to, żeby im do sługa był zdrowiem. Ja to teraz jestem, teraz wiadomo. No nie, ale no, chodzi o to, że po prostu... No, różnica polega na tym, no ale co, jaka różnica? Rozumiem, że tutaj się troszczy o swoje posługi. Ja nie mówię, że jakby w moim odbiorze to, że on się nie pofatygował sam, tylko tam kogoś wysyła i jeszcze co chwilę kogoś jeszcze następnego wysyła, w dzisiejszym świecie ja to odbieram jako absolutną arogancję. No, rozumiem, że po prostu nie mógłbym się oprzeć tej pokusie, żeby tak myśleć. Nie widzę w tym szacunku. No, ale on to mówi jasno, on mówi, że nie jest w zgodzie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ceni swojego sługę wcale nie musi. Dobra, ale to wcale nie musi oznaczać, że on tego nie robi bezinteresownie. Ale inaczej, mamy do dyspozycji tylko ten tekst, który mamy. Jeżeli zechcemy do niego dodać dowolną rzecz, to wtedy sobie jakby tworzymy swój tekst i wtedy jakby rozważamy ten swój tekst, jak chcemy. To już w ogóle. Inaczej. I ten tekst możemy... Tak, oczywiście. Dlatego ja wam... Więc ja mam tylko zastrzeżenia, bo mi się wydaje, że ja rozumiem, jak ty chcesz to argumentować, tylko wydaje mi się, że jakby poszedłeś o krok za daleko, że wydaje mi się, że tam jest ta zasada wzajemności gdzieś, bo ona wydaje się, że jest naturalną koleją rzeczy. To, że on się troszczy, a to, że... Problem polega... Okej. Okay. ...zasady wzajemności, przecież jakby nie do końca... Z chwilą... No, rzecz polega na tym, że Łukasz wyciąga przez Jezusa wielokrotnie to, że liderzy, którzy mieli służyć tym niżej, stają się ich pijawkami. Stają się tymi, którzy żerują na nich, nie pochylając się nad nimi i brak im właśnie tego elementarnego odruchu miłosierdzia. Mieliśmy to w scenie, w synagodze, kiedy Jezus właśnie był podpatrywany, czy uzdrowi człowieka z uschłą ręką. No i oni się pyta, czy w sabat można czynić dobrze, czy źle. Nie? No i co oni robią? Ci liderzy duchowi, tak? Nauczyciele. No nic nie robią, milczą, tak? Bo co mieli powiedzieć? No to wziął go i uzdrowił, tak? No i już, i po zabawie. I chodzi o to, że takie jest tło, kiedy Łukasz prowadzi polemikę o przywództwie, o pokorze i kiedy podejmuje krytykę aktualnych liderów, że oni stali się kompletnie niewrażliwi na tych niżej. Rozumiesz? A tutaj pokazuje obcego oficera wojska, który ceni tego, kto jest niżej. Okej, niech tam będzie zasada wzajemności. Ale chodzi o to, że tamtych nie było stać na akt miłosierdzia wobec tych, wobec których mieli być sługami.
No. To będzie nie klucz, że po prostu w przypadku, wiesz, kiedy mam do czynienia z relacją władca sądza, sługa w zasadzie wykonuje polecenia i powinien mówić wdzięcznym, że on wykonał swoje polecenie. Więc być może fakt, że setnik w ogóle tutaj zastosował w tym wypadku zasadę wzajemności, w sensie, że skoro on dla mnie dobrze pracuje, to ja będę się o niego się zatroszczył w sytuacji potrzeby i zastosował zasadę wzajemności, choć nie musiał, to może to jest właśnie ważne, tak? Jakoś imaginacja. Wiesz co, no... Nie, nie musiał, bo on mówi idź i robi, to w ogóle jest... Okej, okay. Nie, ale inaczej, moim zdaniem jest jakby zaznaczona ta opozycja, kiedy ponieważ ja widzę, jak się rozwija jakby linia krytyki wobec liderów, wobec osób postawionych, więc dla mnie w tym tekście, w tym momencie postawa tego setnika, że on za nim łazi, mówiąc krótko, za jego sprawą, tak? Czego zauważyć, tak? Tak, tak, okej. Kontrastuje, krótko mówiąc. Jest mocno jest to kontrast. No i to wiesz, i widać to chociażby po tym, tak? Kiedy tutaj się pojawia, że w Izraelu nie widziałem takiej wiary, to w jakiś sposób pokazuje, jakie jest podejście ich, tak? On tego, co tutaj widzi, nie widzi u tych ludzi, tak? Poganin i naród wybrany. No, to nie chodzi znowu o ogólnienie, naród wybrany i tak dalej, bo znowu krytyka dotyczy określonych grup, nie 100%, więc to tak to wygląda. Natomiast moim zdaniem w tym fragmencie następuje gra właśnie takimi stereotypami, tak, że po prostu celnik ma etykietkę, Rzymianin ma etykietkę, tak, i nagle Łukasz wyciąga opowieść o oficerze, który nie tylko wobec Żydów okazuje się przychylny, uczynny, hojny, ale wobec swojego sługi również i w przeciwieństwie do wielu liderów potrafi przełożyć sobie to, co wynika z tego, jak się Jezus objawia, na jego rzeczywisty autorytet, na jego skalę działania. Tak? On to objaśnia tutaj. A tego liderzy w stosunku do Jezusa nie potrafią przeskoczyć. Także na wiele sposobów jego postać, jak sądzę, jest tutaj wyzwaniem dla uczniów, bo w tym momencie oni muszą też sobie jakby popatrzeć na to, jakie są, kto potrafi odpowiedzieć wiarą ważną dla Jezusa, co nie? Bo Jezus w tym momencie jakby uznał jego wiarę, uznał jego jakby rozeznanie sytuacji również no samego Jezusa, tak? No, coś mi powiedzieli, tośmy powiedzieli, coś by popuścili, tośmy opuścili. I tak jest. Dziękuję wam bardzo.